Oferta Silentium PC w segmencie obudów stale się powiększa. Polski producent walczy o jak największy kawałek tortu z napisem "Zadowoleni gracze". Żywym przykładem na to są jego dwie najnowsze obudowy typu GameCube, Alea S25W i S35W, które już niebawem powalczą o klienta z budżetem do 190 zł. Zobaczmy więc, co mają nam do zaoferowania te dwie niepozorne kostki. Zacznijmy od danych technicznych i specyfikacji. Alea S25W to, jak już wspomniałem, obudowa typu Cube zaprojektowana z myślą o wysokim przepływie powietrza. To, co od razu rzuca się w oczy, to przede wszystkim trzy okna. Na topie i na obu panelach bocznych. Wygląda to naprawdę dobrze i zachęca do zabawy z personalizacją swojego zestawu komputerowego. Na froncie zamontowany jest ogromny 200 mm wentylator, który zaskoczył mnie swoją wysoką kulturą pracy. A z tyłu znajdziemy jego przeciwieństwo. 120 mm poświetlany na niebiesko wentylator, który od razu radzę wykręcić i wyrzucić. Tak, wyrzucić, ponieważ jest on tak głośny i brzydki, że aż przykro na niego patrzeć. Silentium PC ma w swojej ofercie naprawdę świetne wentylatory, więc dlaczego użyli tutaj akurat tego małego potworka? Wewnątrz obudowy znajdziemy dwie komory. W tej na spodzie zamontujemy zasilacz, ułożymy kable i zainstalujemy do czterech dysków. Na górze znajduje się miejsce na płyty główne w formacie mini i micro ATX, karty graficzne aż do 30 cm długości oraz na chłodzenie procesora do 185 mm wysokości. Przyznacie, że jak na taką małą skrzynkę to potrafi ona sporo pomieścić. Nice! Na topie znajdziemy dwa porty USB 3.0 i 1.2.0, złącze słuchawek i mikrofonu, przycisk Power i Reset oraz bardzo lubiany przeze mnie czytnik kart pamięci. Jednoczesnym minusem umiejscowienia tego panelu na topie jest niestety nieestetyczne poprowadzenie kabli do wewnątrz obudowy. Trzeba się trochę natrudzić, by skutecznie ukryć przy tylu oknach. Na sporego plusa w tej półce cenowej obudów zasługuje dodanie filtrów przeciwkurzowych na froncie i spodzie obudowy pod zasilaczem. To z pewnością pomoże zachować czystość wewnątrz naszej skrzynki. Alea S35W jest bliźniaczą konstrukcją, którą od S25W odróżnia design zewnętrzny. Obudowa jest o kilkanaście milimetrów dłuższa i wyższa, a na topie zamiast okna znajdziemy siatkę typu mesh z filtrem przeciwkurzowym. Mnie bardziej przypadła do gustu S25W i to właśnie w nich zdecydowałem się Wam pokazać przykładowe zaaranżowanie jej w środku. Tak więc w cenie niecałych 200 zł otrzymujemy obudowę o ciekawym designie i przemyślanej konstrukcji. Konstrukcji, która nie jest też pozbawiona wad. Są nimi z pewnością słaby tylny wentylator, niezbyt dobrej jakości plastiki, łatwe do zarysowania okna z pleksji oraz moim zdaniem niewykorzystane miejsce na spodzie obudowy. Ale skrzynkę tę mocno bronią jej walory wizualne, funkcjonalność i przede wszystkim atrakcyjna cena. A widok oświetlonej S25W w ciemnym pokoju sprawia wrażenie obudowy droższej o przynajmniej kilkadziesiąt złotych i naprawdę mi się podoba. Dzisiaj nie zapytam Was czy, ale kiedy zamierzacie kupić najnowszą obudowę od Silentium PC z serii Alea. A poza tym, co wprawniejsze oko na pewno zauważyło, nowe chłodzenie od Silentium PC Grandis 2 w testowanej przeze mnie obudowie. To chłodzenie, tak samo jak najnowsza Fera 3, nie miały jeszcze swojej premiery, ale będą ją miały wkrótce. Także jeśli czekacie na materiały z testami tych chłodzeń, zostawcie łapkę w górę i powiedzcie o tym w komentarzu. Dzięki za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!